Jan Hanke, Tarnogórzanin, mieszkający obecnie w północnej Nadrenii, Westfalii, przez wiele lat prowadził chyba najbardziej znaną piekarnię w Tarnowskich Górach. Cieszę się, że pana widzę w dobrym zdrowiu. Niemcy są czwartym państwem na świecie, jeśli chodzi o liczbę zakażonych koronawirusem. Jaka w tej chwili panuje atmosfera w mieście, gdzie pan mieszka? W mieście, gdzie ja w tej chwili mieszkam, zawsze było spokojnie. W tej chwili jest bardziej spokojnie. Jest to ścisłe centrum koronawirusa w Niemczech. Akurat z mojego miasta to się zaczęło i poszło w plener. A jak to się stało? Ktoś z mieszkańców miał kontakt To z znaczy, osobą z było zagranicy, to czy przyjechał z Włoch, czy... tam. Karnawał był ten cuk karnawałowy. I później były uroczystości związane z karnawałem. I to się tak szybko rozpowszechniło wśród takiego namiotu, gdzie tam był namiot, była uroczystość karnawałowa. I poprzez ten przemarsz tego pochodu to wszystko poszło jakoś z naszego miasta. Dosłownie przed chwilą oglądałem transmisję online z jednego z berlińskich parków. No i można było obejrzeć piknikujących na trawie Niemców. Osoby siedzące grupkami gdzieś na trawnikach, jeżdżące na rowerach, spacerujące, biegające. Czy w Niemczech wprowadzono jakiekolwiek ograniczenia w związku z epidemią koronawirusa? Są ograniczenia, z tym, że no, młodzież jest młodzież, brak dyscypliny ogólnie. Jest brak dyscypliny, wychodzą ludzie, u nas tu się nie spotyka, tutaj w mieście, ewentualnie ja nie wychodzę, czy my nie wychodzimy, gdzieś oprócz tego, że do sklepu, czy do apteki, czy do córki, ale jeżeli chodzi nawet w telewizji pokazują, że policja chodzi, goni, radiowozy jeżdżą przez megafony, gonią tych ludzi, ale to nic nie daje. A czy nie wyznaczono jakichś wysokich kar za łamanie przepisów? Na pewno są kary. Ja akurat nie jestem w tym dokładnie poinformowany, bo tam się tym za bardzo nie interesuję. No nie jest tak ostro jak u nas w kraju. Czyli w Nie jest tak Polsce. ostro. Zresztą widać po parkach u nas, a po parkach tutaj w Niemczech, jak sam pan powiedział. Nie? Myślę, że wielu Tarnogórzanom brakuje chleba od Hankego. Mnie osobiście brakuje chleba cebulowego. Czy jest coś, czego panu brakuje z Tarnowskich Gór? Z tym się całkowicie zgadzam, bo mi przede wszystkim, jak już powiedziałem godzinę temu, brakuje mi tego chleba. Wiesz, no i atmosfery tarnogórskiej. Jakoś tak wyszło, jest szerszy temat, może na kiedyś, bo się dużo mieszkańcom należy wyjaśnienia. Tradycja, którą pan kontynuował, sięga roku 1874. Natomiast piekarnia Hankego została zamknięta wiosną 2018 roku. Czy może pan powiedzieć, jaki był powód? Moje zarządzanie i nie słuchałem tych ludzi, których miałem posłuchać. To wszystko wpłynęło na działalność firmy, taki szerszy temat to jest, nie chciałem po prostu no, tu to przedłużać, ale jest to ciężki temat, który muszę to wyjaśnić mieszkańcom, dlaczego tak się stało. Jeszcze nie pora? No jeszcze może nie jestem przygotowany, no jest pora. Powinna już być dawno ta pora, ale jeszcze tak jakoś myślę, że w najbliższym okresie to zrobimy, bo akurat jest teraz, mija 2 lata od zamknięcia. Dziękuję za rozmowę. Życzę dużo zdrowia w tych ciężkich czasach. No i wesołych świąt. Wszystkiego dobrego, panie Janie. Dziękuję, życzę wzajemnie wszystkim. Pozdrawiam, wesołego Alleluja. Kłaniam Dziękuję. się, szczęść Boże. Szczęść Boże, do widzenia.